na jakie inne dziedziny życia wpływa rekuperacja, na jakich innych płaszczyznach poprawia komfort. Generuje nam oszczędności na ogrzewaniu rzędu 30-40%. Wybiła godzina 14, rozpoczynamy nasz cotygodniowy live serii To będzie ciepły dom, serii o termomodernizacji. Dzisiaj temat wyjątkowy i też odcinek wyjątkowy, bo jest ze mną gość z firmy Ask Rekuperatory, pan Daniel Kwiatkowski, właściciel firmy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Więc temat dzisiejszy jest o rekuperacji. Jeśli zastanawiasz się, czy rekuperacja się opłaca, kiedy się opłaca, jakie są jej największe korzyści, największe też wyzwania, tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego live'a. I na początek może krótko by pan opowiedział, czym zajmuje się wasza firma Ask Rekuperatory, jaki jest zakres waszych usług. Na tą chwilę wykonujemy wszelkie instalacje wewnętrzne, instalacje domowe, ponieważ ograniczamy się tutaj, nasz zakres działania do budynków jednorodzinnych lub małych budynków wielorodzinnych. Są to instalacje sanitarne, instalacje grzewcze w oparciu o pompy ciepła, piece gazowe, instalacje centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, instalacje oczywiście wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji, klimatyzacji, o czym zapomniałem, fotowoltaika, magazyny energii oraz instalacje elektryczne, czyli w zasadzie wszelkie instalacje wewnętrzne. Okej, czyli bardzo, bardzo szeroko. Natomiast dzisiaj skupiamy się właśnie na tej rekuperacji. Jest to w miarę nowy temat, dlatego też możliwe, że część widzów nie do końca będzie wiedzieć, jaka jest jakby definicja właśnie rekuperacji. Jeśli mógłby pan przybliżyć tak pokrótce, na czym polega zasada działania rekuperacji, do czego się ją stosuje i no, jaka jest taka największa korzyść właśnie z tych systemów. Tutaj tylko pozwolę sobie sprostować tak na bieżąco. Temat może się wydawać dosyć nowy dla wielu inwestorów, dla wielu klientów, ponieważ być może wcześniej nie mieli okazji się z nim zetknąć, natomiast sama idea rekuperacji funkcjonuje już dość długo. No, nasza firma akurat do Polski rekuperację wprowadzała jakieś 25 lat temu, w 1999 roku, już jako systemy wentylacji domowej, natomiast sama ta branża funkcjonuje już grubo ponad 50 lat, na przykład w Skandynawii. Zatem nie jest to jakiś wymysł ostatnich lat, jakaś nowinka, która może się przyjmie, a może nie, bo dekady funkcjonowania tych systemów pokazały, że rzeczywiście ma to sens. Natomiast jeżeli chodzi o rekuperację, pytał pan, panie Adrianie, o to, czym jest rekuperacja. Więc w takim ogólnym znaczeniu tego słowa, rekuperacja to jest odzysk jakiejś energii. Może to być energia cieplna, może to być energia kinetyczna, czy jakakolwiek inna. Czyli na przykład mamy rekuperację energii z hamowania, podczas hamowania w samochodzie na przykład elektrycznym. Możemy mieć rekuperację energii cieplnej podczas pracy pralki czy zmywarki, kiedy to na przykład ciepła zużyta woda ogrzewa nam wodę chłodną. Czyli mamy po prostu jakąś formę odzysku tego ciepła, czy też innego rodzaju energii. W przypadku budownictwa, mówiąc o rekuperacji, przeważnie kojarzy się to automatycznie z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Czyli jest to wentylacja nawiewno-wyciągowa, która działa w trybie ciągłym, ale nie działa w taki prosty sposób, dostarczając nam powietrze o temperaturze zewnętrznej do domu, a usuwając zużyte powietrze na zewnątrz, ponieważ wówczas koszty ogrzewania takiego domu byłyby gigantyczne. Natomiast dzieje się to w sprytny sposób, ponieważ te strumienie powietrza trafiają na wymiennik ciepła, na którym to właśnie energia cieplna zawarta w ciepłym, zużytym powietrzu jest przekazywana z bardzo wysoką sprawnością do strumienia powietrza chłodnego, ale świeżego. Dzieje się to ze sprawnością przekraczającą 90%. W warunkach laboratoryjnych oczywiście są do uzyskania parametry nawet powyżej 95%, dochodzące do 97% sprawności temperaturowej. Oczywiście nas interesują, czy inwestora interesują parametry uzyskane w praktyce, ale w praktyce można przyjąć, że 90% sprawności takiego systemu jest osiągalne. Co to oznacza? Bazując na liczbach, posłuszmy się takim przykładem. Jeżeli na zewnątrz mamy temperaturę 0 stopni, wewnątrz pomieszczenia mamy temperaturę 20 stopni, to przy systemie, który ma 90% sprawności, czyli to jest to, co jesteśmy w stanie osiągnąć w przypadku domu jednorodzinnego, no to nawiewamy do pomieszczeń powietrze, które ma 18 stopni Celsjusza. I to bez udziału jakichkolwiek grzałek elektrycznych. Może się to wydawać nierealne, jak to jest możliwe,
że z zera podnosimy bez grzałek do 18, mając do dyspozycji tylko 20 stopni temperatury powietrza wywiewanego, ale jest to właśnie możliwe dzięki zastosowaniu choćby wymiennika krzyżowo-przeciwplądowego, o którym mogę opowiedzieć przy innej okazji. Okay. Czyli czy dobrze rozumiem, rekuperacja w budynkach polega na tym, że jest to wentylacja mechaniczna z dodatkowym po prostu wymiennikiem ciepła, tak? Jakby tak. To jest, na tym polega to działanie i to powoduje, że to powietrze, które nawiewamy zimą, jest cieplejsze, jakby z automatu i nie musimy jakby płacić za jego ogrzewanie, tak? To jest jakby taka podstawowa korzyść. Dokładnie tak. Czy z takiego systemu rekuperacji, czyli tych wszystkich przewodów i urządzeń w domu, płyną też jakieś inne korzyści oprócz tego, że mamy tą oszczędność na ogrzewaniu tego powietrza, czy na przykład jeśli chodzi o komfort cieplny w domu, czy jakość powietrza, z jakiej korzystamy w naszych pomieszczeniach? Chętnie odpowiem na to pytanie. Jeśli tylko mogę jeszcze dodać jedną rzecz w kwestii poprzedniego tematu, czyli oszczędności energetycznych, bo tutaj zapewne chcielibyście Państwo też poznać jakieś liczby, o jakich oszczędnościach konkretnie mówimy. Więc system rekuperacji, gdy rozważamy go w kontekście domu wybudowanego w standardzie nowoczesnym, czyli dobrze ocieplonego, generuje nam oszczędności na ogrzewaniu rzędu 30-40%. Są gigantyczne oszczędności, które są większe niż w przypadku zastosowania nawet bardzo ciepłych ścian, dobrze zaizolowanego dachu, czy też bardzo ciepłych okien. Wynika to z tego, że mając taki system rekuperacji, nie wypuszczamy po prostu tego ciepłego powietrza w komin, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego systemu wentylacyjnego, ale właśnie powyżej 90% tego ciepła z powietrza zużytego jesteśmy w stanie wrócić z powrotem do domu. I stąd przekłada się to na oszczędność rzędu 30-40% na kosztach ogrzewania, porównując dom z rekuperacją do takiego samego domu ze sprawnie działającą wentylacją tradycyjną. No właśnie, Pan mówi o tych 90% sprawności, no to się wydaje faktycznie bardzo, bardzo dużo, ale czy to jest jakby taki standard, czy to po prostu takie premium po prostu urządzenia są w stanie tyle zapewnić? Jak to wygląda? To jest jakby hybryda kilku czynników, czyli po pierwsze dobrego urządzenia, chociaż oczywiście istnieją też urządzenia powiedzmy ze średniej półki, które również mają wysokie sprawności. Jest to kwestia przede wszystkim poprawnego wykonania instalacji, o której sobie jeszcze za chwilę pewnie powiemy, po to, żeby ograniczyć straty ciepła na przesyle właśnie tego powietrza. Oczywiście tutaj dochodzi kwestia też odpowiedniego projektu, natomiast jesteśmy w stanie zrobić powiedzmy instalację takiego średniego poziomu, niekoniecznie jakiejś klasy premium, która te 90% ogólnej sprawności będzie zapewniała. Okej. Czyli domyślam się, że czasem warto zainwestować bardziej w rekuperację niż na przykład jakieś elementy dociepleniowe, tak, w budynku, jeśli mamy taką dużą sprawność. Jedno drugiego nie wyklucza, a nawet powinno iść w parze, dlatego że o czym też za chwilę powiemy, to są problemy dobrze czy bardzo dobrze docieplonych budynków. Więc bardzo dobre docieplenie budynków, czy też wysoka szczelność takiego budynku generuje pewne problemy, których nie da się rozwiązać inaczej jak przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej. Ale o tym sobie możemy. Okay. No właśnie, no to wracając jeszcze do tych innych korzyści rekuperacji, czyli pod kątem komfortu cieplnego, jakości powietrza też tutaj są jakieś zalety, jeśli chodzi o ten system? Oczywiście, że tak. Nie może być inaczej. W kwestii komfortu cieplnego mówimy przede wszystkim o tym, że unikamy takiej sytuacji, jaka ma miejsce w przypadku domów z tradycyjną wentylacją, czyli na przykład dmuchania zimnym powietrzem z komina. Pomijam już fakt, że ta wentylacja tradycyjna no, działa jak działa. Czasem działa, czasem nie działa, czasem wyciąga powietrze, czasem dmucha. Także to jest loteria, zależna od kilku czynników. Więc tutaj unikamy dmuchania z kominów, unikamy też na przykład uchylania, otwierania okien zimą po to, żeby wywietrzyć pomieszczenia, więc też ten przeciąg z rozszczelnionych, rozhermetyzowanych okien nam nie przeszkadza. A jak wiadomo, aby wentylacja tradycyjna w ogóle mogła działać, no to potrzebne jest dostarczenie powietrza z zewnątrz, co niestety dzieje się właśnie przez otwarcie okien. Więc tyle w kwestii komfortu cieplnego, natomiast na jakie inne dziedziny życia wpływa rekuperacja, na jakich innych płaszczyznach poprawia komfort? Jakość powietrza, tutaj rozważamy kilka czynników, więc pierwsza sprawa to jest filtracja z cząstek stałych, takich jak cząstki pyłów zawieszonych, czyli smog, alergeny, wirusy, czyli bakterie. Czyli te filtry jakby idą w parze z całym tym systemem, jakby tak. To jest jakby element taki obowiązkowy, tak? Tak, każdy rekuperator ma wbudowane filtry,
Różne modele mają oczywiście te filtry różnych klas, ale większość producentów dostarcza razem z urządzeniem przynajmniej filtry przeciwalergiczne. Filtr przeciwalergiczny ma również tą zdolność, że wyłapuje już wirusy, bakterie, co może mieć znaczenie dla niektórych inwestorów w dobie post-covidowej. Natomiast, aby zapewnić wyższą klasę filtracji, czyli na przykład filtrację z pyłów zawieszonych, smogu, no tutaj przeważnie jest potrzebna nieco wyższa klasa filtra, ale to wszystko oczywiście jest do zapewnienia. Więc pierwsza sprawa to jest filtracja właśnie z różnych cząstek zanieczyszczających to powietrze. Druga kwestia to jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności. Rekuperatory często są wyposażone w czujniki poziomu wilgotności, czyli jeżeli na przykład to stężenie wilgoci w którymś pomieszczeniu zbytnio wzrośnie, mówię na przykład w łazience po prysznicu, czy też w kuchni po jakimś dużym gotowaniu, taki rekuperator potrafi samoczynnie przerzucić tryb pracy na wyższy poziom po to, żeby szybko tą wilgoć, ten nadmiar pary wodnej usunąć. Dzięki temu nie dochodzi do takiej sytuacji jak zaparowanie okien czy kondensacja wilgoci gdzieś tam w narożnikach ścian. Jeśli mogę, kolejny czynnik, trzeci. Tego jest trochę. Ja tak mówię o wszystkich po kolei. Trzeci czynnik, który dla mnie wydaje się najważniejszy, czy najważniejszy powinien być dla osób, które pracują z domu, spędzają dużo czasu w domu, pracują umysłowo, prowadzą swoje firmy w domu, to jest kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu, odpowiedniej ilości tlenu, a zarazem usuwania nadmiaru dwutlenku węgla. Dlaczego to jest ważne? Nie chodzi tylko o odczucie duszności w pomieszczeniu, no bo to jest coś, co jakby z automatu jest odczuwalne, czy jak się wejdzie po nocy do sypialni, no to czuć, że jest zaduch, tak? Więc tu przy rekuperacji tego nie mamy, natomiast przyczyny są bardziej istotne. Jest mnóstwo badań, które wykazują, że jeżeli my nie eliminujemy z powietrza, którym oddychamy, zbyt wysokiego stężenia dwutlenku węgla, nie dostarczamy też odpowiedniej ilości tlenu, sprawność umysłu znacząco spada. Jeżeli poziom tlenu jest odpowiedni, odpowiednio wysoki, wzrasta zdolność logicznego myślenia, umiejętność podejmowania decyzji, koncentracji. Człowiek zdecydowanie lepiej się wysypia, lepiej się regeneruje, lepiej funkcjonuje. Więc na przykład dla mnie jako człowieka prowadzącego firmy jest to bardzo istotne, ponieważ zależy mi na tym, żeby mój umysł przez cały czas pracował jak najsprawniej. No tak, szczególnie właśnie dla osób, które dużo czasu spędzają w domach, to ta wymiana powietrza, bo to bardziej mówimy o wymianie powietrza, tak? Już tak. Niekoniecznie jakby odzysk ciepła, ale jakby taka wentylacja mechaniczna jakby też no, pozwala czuć się komfortowo. Tak. Więc no, mamy sporo tych atutów, jakby sprawność tego odzysku ciepła, tak? Czyli oszczędności na ogrzewaniu, jakby, no, ten wariant ekonomiczny jakby jest bardzo ważne dla osób. Mamy komfort cieplny, też te aspekty zdrowotne, więc czemu by z tego nie skorzystać? Natomiast pytanie, czy jesteśmy w stanie te systemy zamontować wszędzie? Czy są pewne jakieś ograniczenia pod kątem, czy to są budynki usługowe, mieszkalne, nowo budowane, czy już stojące? Jak to wygląda w tym zakresie? Czy tutaj mamy jakieś ograniczenia pod kątem montażu takiej instalacji rekuperacji? Jakieś ograniczenia przeważnie wynikają, natomiast jeżeli trafimy na projektanta z odpowiednim doświadczeniem, czy ekipę, która ma też doświadczenie w różnego rodzaju budynkach, to jest w stanie wykonać taki system bez zbyt dużej ingerencji w estetykę, czy generowania jakiegoś remontu, no bez właśnie problemu. Więc do jakiego rodzaju budynków system rekuperacji jest najbardziej odpowiedni? No oczywiście z punktu widzenia instalatora do budynku nowego, bo rozwiązuje pewne problemy, które istnieją właśnie w budynkach nowych, czyli to, o czym wspomnieliśmy, problem bardzo dużej szczelności. Jeżeli budynki mamy dzisiaj zaizolowane styropianem przeważnie, który, no powiedzmy sobie otwarcie, wcale nie oddycha, tam nie ma tej infiltracji powietrza w ogóle przez taką przegrodę budowlaną. Jeżeli izolujemy dach na przykład pianą poliuretanową, która też ma tą oddychalność, ale w stosunkowo niewielkim stopniu, nawet jeżeli jest to izolacja z wełny, ale przy zastosowaniu różnych membran i tak dalej, ten dom jest szczelny. Do tego dochodzą okna szczelne, trzyszybowe, czasami nieotwierane, żeby jeszcze to było cieplejsze.
No i taki dom staje się termosem, więc nie ma opcji, żeby w takim domu z czasem nie pojawiła się wilgoć, grzyb, pleśń na ścianach, jeżeli nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji. Więc rekuperacja rozwiązuje problemy zarówno domów nowych, problemy wynikające z bardzo wysokiej szczelności, ale rozwiązuje też sporo problemów domów zamieszkanych, istniejących, które przechodzą jakąś termomodernizację. I tu z kolei mówimy o problemach takich jak wilgoć, nadmierna wilgoć, bo o ile w nowych domach przeważnie ten problem nie występuje, ponieważ one są suche, no ta technologia budownictwa jednak poszła w ostatnich latach na tyle do góry, że nie mamy tam raczej problemu jakichś mokrych, wilgotnych piwnic, ale w starych domach taki temat dość często się pojawia. Pewną przypadłością rekuperacji w pewnym momencie jest to wada, w pewnym momencie jest to zaleta, jest to, że rekuperacja dość mocno osusza powietrze. Więc akurat ma to świetne zastosowanie w przypadku domu, który się boryka właśnie ze zbyt dużą wilgotnością, ponieważ pozwala osuszać pomieszczenia i zapewnić tam odpowiednie mikroklimat. No właśnie, mówi Pan, że dla starych domów ta rekuperacja też daje korzyści, natomiast pojawiają się głosy, że jako, że to jest takie nowoczesne rozwiązanie, że nie za bardzo nadaje się do starych domów, że być może jest to zbyt inwazyjne, no bo też chodzi o to, żeby było to pewnie w jakichś granicach kosztów takich, które jesteśmy w stanie wydać, żeby mieć jakiś tutaj komfort, tak, żeby to nie przekraczało jakiegoś progu finansowego. I czy właśnie w przypadku takich domów modernizowanych, już istniejących, czy taka inwestycja jest w ogóle opłacalna, czy wy tutaj jako firma właśnie też wykonujecie rekuperację w domach już stojących? Tak, oczywiście, że takie instalacje wykonujemy. Mamy duże doświadczenie właśnie w montowaniu rekuperacji w domach zamieszkanych. Czy taki dom się nadaje do montażu instalacji? Tak, pod wieloma względami nawet bardziej niż dom nowy. Zacznijmy od dofinansowań, które są do uzyskania właśnie na system rekuperacji w przypadku domu istniejącego, a w przypadku nowego jest to znacznie trudniejsze, więc mamy pierwszy argument. Oczywiście, że instalacja rekuperacji czy jakakolwiek inna jest droższa, gdy montujemy ją w domu zamieszkanym niż w domu na etapie stanu surowego. No ale to jakby jest wiadoma sprawa, oczywista oczywistość. Niemniej przeważnie istnieją sposoby na wykonanie takiego systemu ze stosunkowo niewielką ingerencją właśnie w estetykę domu, bez konieczności przeprowadzania generalnego remontu. Mamy spore grono klientów, u których właśnie wykonywaliśmy takie systemy w domach zamieszkanych, którzy nawet piszą opinie na naszej wizytówce w Google, że znajomi przychodzą do nich w odwiedziny i nie mogą wyjść z podziwu, jak to jest możliwe, żeby z tak małą ingerencją w estetykę wykonać system, który jest pełnowartościowy, który działa tak, jak gdybyśmy go wykonali od początku w domu na etapie budowy. Czyli w starych domach nie ma konieczności montowania takich przewodów gdzieś tam pod sufitem i tak dalej, czy jesteśmy w stanie jakby obejść się bez tego? Zwykle tak, albo w niewielkim stopniu ingerujemy w estetykę, natomiast no, tu jest rola doświadczonego projektanta, który patrząc właśnie na projekt, czy będąc na miejscu w takim domu, widzi na przykład, którą z istniejącej infrastruktury można wykorzystać. Czasem to są istniejące, a nieużywane ciągi kominowe, czasem jakieś istniejące już podwieszane sufity, więc zwykle daje się zaproponować klientowi rozwiązanie, które nie pociąga za sobą konieczności wykonania remontu. Dobra, no to może teraz przejdźmy do perspektywy takiej osoby, która myśli nad zamontowaniem sobie takiego systemu rekuperacji, no bo widać, że jakby te korzyści są bardzo duże. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze takiego systemu? Jakie czynniki są tutaj najważniejsze? Co powinniśmy wybrać dla danego typu domu? I tutaj mówimy bardziej o domach oczywiście jednorodzinnych. Dobrze. Jest tu znowu kilka czynników, które warto poruszyć. Po pierwsze zacząłbym od projektu, ponieważ tutaj najłatwiej jest coś zepsuć, o ile samo rozłożenie kanałów no, wydaje się wielu osobom łatwe i jest rzeczywiście do wykonania gdzieś tam nawet czasami we własnym zakresie, to odpowiedni projekt jest czymś, co determinuje potem, jak ten system będzie funkcjonował. Widziałem już w ciągu lat mojej pracy dziesiątki, jeśli nie setki, powiem łagodnie, zepsutych instalacji, co wynikało właśnie z nieodpowiedniego projektu. Instalacji głośnych, instalacji tracących dużo ciepła, instalacji niedziałających, niezapewniających odpowiedniej ilości powietrza, więc to jest nagminne. Kwestia projektu jest więc podstawowa.
Poza tym kwestia oczywiście starannego wykonania, no i pewnej praktyki też ekipy instalatorskiej, która to wykonuje, praktyki, z której wynika, jakie zastosowania można użyć, a jakie jednak się nie sprawdzają, więc to jest powód, dla którego warto jednak to powierzyć komuś, kto się na tym zna, mówiąc wprost. Więc to jest jakby w kwestii samego wykonawstwa, natomiast w temacie doboru rozwiązań, doboru urządzeń zwróciłbym uwagę na przynajmniej dwie kwestie. Pierwszą jest kwestia odzysku wilgoci, czyli temat, który jest na szczęście coraz bardziej znany inwestorom oraz firmom instalacyjnym. Niegdyś patrzono się przeważnie przede wszystkim na poziom odzysku ciepła, czyli tej efektywności temperaturowej. Natomiast przez lata funkcjonowania tych systemów życie pokazało, że istnieją również inne parametry, na które warto zwrócić uwagę, czyli właśnie odpowiedni poziom wilgotności. Niektóre typy rekuperatorów, takie jak na przykład wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe, dość mocno osuszają powietrze zimą i to stwarza nam taką sytuację, że wilgotność w pomieszczeniach może spaść nawet poniżej 30%. Są na to rozwiązania, takie jak na przykład wymienniki obrotowe, wymienniki z odzyskiem wilgoci, czy też wymienniki membranowe, które pozwalają na utrzymywanie tej wilgotności na poziomie 45-50%. Niemniej powiedziałbym jakby z perspektywy mojego doświadczenia, że to jest największy problem rekuperacji jako branży i też najczęściej pomijany temat, a według mnie najważniejszy. Oczywiście tutaj rodzaj domu też będzie miał znaczenie w przypadku wyboru wymiennika, dlatego że inny wymiennik możemy zastosować w domu remontowanym, który ma problem z wilgotnością, ponieważ tam będzie nam zależało, żeby się tej wilgoci pozbyć, a inny wymiennik zastosujemy w domu nowym, który z założenia z takim problemem się nie będzie zmagał. No właśnie, jeśli porównamy sobie taki system z tym odzyskiem wilgoci w porównaniu z systemem, który nie ma tego odzysku wilgoci, to jakie są różnice pod kątem kosztów i pod kątem potem jakby funkcjonowania i powiedzmy takiego komfortu, jaki możemy uzyskać w budynku? Jeżeli chodzi o koszty, oba systemy będą generować podobne koszty eksploatacyjne. Mówimy tutaj o zużyciu energii, serwisach, filtrach, o czym sobie też pewnie zaraz powiemy. Natomiast czymś, co zraża niektórych klientów do systemu z odzyskiem wilgoci, jest nieco niższy poziom sprawności temperaturowej, czyli jeżeli w przypadku wymienników przeciwprądowych mówimy o poziomie rzędu 95%, to w przypadku wymienników z odzyskiem wilgoci to będzie jakieś 8-10% niżej, więc dla wielu klientów jest to dość kluczowe, ale pomijana jest kwestia, że właśnie ten odpowiedni poziom wilgotności jest dla zdrowia czy dla kondycji nawet niektórych sprzętów, podłóg drewnianych, instrumentów muzycznych ważniejszy niż te 8-10% sprawności temperaturowej, bo te 8-10% przełoży się rocznie na oszczędność 100-150 zł w przypadku takiego typowego domu, czyli powiedzmy koszt znikomy, a jednak w komforcie będzie to odczuwalne. No tak, często się spotyka właśnie, że osobom bardziej zależy na takich ekonomicznych, wymiernych bardziej korzyściach, tak, niż jakichś parametrach takich bardziej już, które trzeba gdzieś zmierzyć, zbadać, których ciężko z góry jakby założyć, jak to będzie wyglądało. Natomiast może przejdźmy do tego tematu, który pewnie wielu osobom będzie, dla wielu osób będzie bardzo ważny, czyli koszt takiej inwestycji, no bo oczywiście mówimy tutaj o wielu, wielu korzyściach, ale to wszystko musi mieć jakieś ekonomiczne uzasadnienie. I jeśli mógłby Pan przybliżyć, jakie są koszty montażu takiej instalacji dla domów jednorodzinnych, no i potem koszty właśnie też użytkowania, bo tutaj rozumiem, na pewno jakieś dodatkowe koszty też się pojawiają. Dobrze. Weźmy za przykład dom takiej typowej uśrednionej wielkości w naszym kraju, czyli 150 metrów kwadratowych. W przypadku nowego domu będzie to koszt rzędu 20-25 tysięcy złotych, w przypadku domu istniejącego przeważnie będzie to jakieś 5-7 tysięcy złotych więcej. Więc to jest koszt inwestycyjny. O tym, co można odzyskać i ile oszczędzić, to już sobie powiedzieliśmy. Tu możemy przyjąć 30-40% dotychczasowych kosztów ogrzewania, jeżeli mówimy o domu istniejącym. Natomiast jeżeli chodzi o koszty eksploatacyjne, no to mamy filtry, koszt między 200 a 300 zł rocznie w przypadku większości urządzeń. Po drugie mamy oczywiście zużycie energii. To również zamyka się przeważnie w przedziale 200-300 zł rocznie dla domu o tej wielkości, o której wspomnieliśmy.
Mamy koszt serwisu, który przeważnie nie jest obligatoryjny, nie jest wymagany przez większość producentów w okresie trwania gwarancji, natomiast jest zalecany co 3-4 lata, czyli dobrze, żeby tam co 3-4 lata do tego urządzenia ktoś zajrzał, wyczyścił je, sprawdził poprawność działania. Koszt między 300 a 500 zł. Samo czyszczenie instalacji, bo klienci też o to pytają, to jest koszt rzędu między 1000 a 2000 zł przeważnie, natomiast tu trzeba wziąć pod uwagę, że takie czyszczenie odbywa się nie częściej niż co 10-15 lat, ponieważ w większości przypadków te nasze systemy wykonujemy już z kanałów, z podzespołów, które mają powłoki antystatyczne, bakteriobójcze, grzybobójcze. Na wiele z tych elementów producenci udzielają gwarancji nawet 30-letniej, więc tutaj możemy być spokojni o to, czy to się zabrudzi po 5 latach, czy nie. Nie. Okej, okay, czyli rozumiem, że taki koszt, o którym mówimy, że na przykład co roku musimy wydawać, no to jest pewnie związane z tymi filtrami, tak? Bo rozumiem, że je się tak zmienia częściej niż nie wiem, na 10 lat. Tak, je się zmienia raz lub dwa razy do roku przeważnie. Oczywiście na to wpływa wiele czynników, zanieczyszczenie powietrza, intensywność wentylacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, kwestia wymiany filtrów, energia elektryczna, no i ten serwis co 3-4 lata. Przy czym mówiąc o energii elektrycznej, no tutaj zwróciłbym uwagę na to, że efektywność tych urządzeń wygląda mniej więcej tak, że 1 W energii elektrycznej zużytej przez urządzenie wysokiej klasy pozwala na odzyskanie około 12-14 W energii cieplnej. Więc to jest miażdżąca różnica i z tego właśnie wynika oszczędność na ogrzewaniu. Dodam jeszcze tylko, jeśli mogę wtrącić, że tak jak już zresztą powiedzieliśmy, istnieją rzeczy nawet ważniejsze, istotniejsze niż kwestie samych oszczędności, czyli właśnie kwestia komfortu, utrzymania domu w odpowiednim mikroklimacie. Więc dla mnie na przykład osobiście to jest istotniejsze niż to, że oszczędzę 1000 czy 1500 zł rocznie na ogrzewaniu w przypadku domu energooszczędnego. Okej, czyli rozumiem, że te koszty związane z eksploatacją i tak nigdy nie przekroczą tych oszczędności, jakie mamy z takiego systemu rekuperacji pod kątem odzysku ciepła. Tak? Zdecydowanie tak. Oczywiście, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę dotacje, z których można skorzystać, to może się okazać, że taki system zwróci się po kilku latach. No właśnie, czyli jest to tak naprawdę inwestycja, która prędzej czy później się zwróci, tak? No bo żywotność takiego systemu to jest, nie wiem, ile, 10-15 lat. No powiem tak, systemy, które nasza firma montowała 20-20 parę lat temu, cały czas funkcjonują. I to nie są dwa systemy czy pięć, tylko to są, powiedziałbym, setki systemów, które funkcjonują powyżej 15 lat i no, cały czas działają. Okej, czyli można powiedzieć, że to się na pewno zwróci, tak? Na pewno, znaczy tak, ekonomicznie oczywiście, że tak, ale na pewno w zdrowiu i komforcie. Okej, tutaj Pan wspominał o tym, tej wymianie filtrów. Czy to musi robić taka osoba, która no, jest już wyznaczona do tego, jakiś specjalista, czy też jakiś zwykły użytkownik takich systemów jest w stanie sobie poradzić z taką podstawową obsługą tych urządzeń, tych filtrów? Oczywiście każdy jest sobie w stanie z tym poradzić samemu. Okay. My na tą chwilę tych instalacji rekuperacji mamy wykonanych kilka tysięcy, więc musielibyśmy zatrudnić pewnie ekipę serwisantów do wymiany filtrów, żeby wszystkich tych naszych klientów obsłużyć, ale nie ma takiej potrzeby. Jest to bardzo proste. Otwarcie klapy, wymiana filtra, zamknięcie klapy. I rozumiem, że w zasadzie do tego sprowadza się takie jakby serwisowanie coroczne, tak? Tak. Jeśli mamy jakiś taki większy serwis, no to jego wystarczy go zrobić raz na 10 lat, tak? Czy raz na 5 lat? Raz na 3-4 lata centrale, natomiast instalacje raz na 10-15 lat. Okej. Dobrze. Jeszcze chciałem zapytać, bo jest Pan tutaj no, z branży właśnie tych rekuperacji i z Pana doświadczenia, w jakim kierunku ten rynek aktualnie zmierza? Czy mamy coraz więcej osób, które są tym zainteresowane, czy może właśnie to zainteresowanie spada? Jak to wygląda z Pana perspektywy? Coraz więcej osób wie, czym jest rekuperacja, więc schodzi nam z głowy problem tłumaczenia każdemu, co to w ogóle jest i po co, bo jeszcze jakiś czas temu klienci przychodzili do nas z projektem i mówili, no architekt zaplanował tutaj rekuperację, nie wiem po co mi to potrzebne, no ale muszę mieć, bo inaczej do mnie przyjdzie odbiorów. Więc na szczęście ta świadomość się zmienia i klienci oraz projektanci wiedzą, po co się to stosuje, jakie są z tego korzyści. Więc to jest pierwsza taka zmiana. Jeżeli natomiast chodzi o nowe technologie, czy w którym kierunku idzie system rekuperacji, powiem tak,
Wydaje się, że cała branża urządzeń, zwłaszcza wentylacyjnych, doszła już do takiego poziomu, że tutaj już jakichś cudów wielkich nie uda się wynaleźć, ponieważ te sprawności, które są osiągane, no, granicą jest 100%. No, my mamy już 95-97% w przypadku tych najsprawniejszych urządzeń, które są zarazem bardzo ciche, bardzo energooszczędne, więc nie sądzę, że tutaj wiele więcej jesteśmy w stanie wymyślić. Natomiast na pewno możemy się tutaj spodziewać rozwoju i widać takie zmiany pod kątem sterowania tymi systemami, czyli na przykład integracją rekuperatora z systemem inteligentnego domu, sterowaniem za pomocą aplikacji czy sterowników, które na bieżąco wyczuwają na przykład pogorszenie jakości powietrza, jakieś związki lotne, zapachy, wilgotność dwutlenek węgla i na przykład dostosowują tryb pracy centrali do aktualnych warunków. Właśnie wspomniał Pan o tym, że żeby otrzymać to pozwolenie na budowę, też już jest czas, jest taki wymóg tej rekuperacji. Czy to faktycznie jest tak, że te przepisy, jeśli chodzi o energooszczędność nowych budynków, zaszły już tak daleko, że teraz dom bez rekuperacji nie jest w stanie przejść nam jakby tych wymogów do pozwolenia na budowę? Powiem tak, słyszałem kiedyś o kimś, kto podjął się takiego karkołomnego zadania, żeby takie pozwolenie na budowę przeprocedować właśnie bez rekuperacji. I tak, jest to możliwe, natomiast wymaga to podniesienia parametrów budynku na innych obszarach, czyli zwiększenia grubości izolacji, choćby do jakichś absurdalnych rozmiarów, czy też zastosowania innych jakichś wspomagających systemów. Nie ma to sensu w praktyce. Koszty tego są zbyt wielkie, to już ktoś, jeżeli ma zasadę, że nie chce mieć rekuperacji, bo nie, no to wtedy da się to zrobić, ale nie ma to żadnego uzasadnienia. Okej, okay, czyli chyba można to podsumować, tą naszą rozmowę, że rekuperacja to będzie przyszłość tutaj dla nowych domów w Polsce, tak? Zdecydowanie. W każdym kraju w naszym klimacie. Rzeczywiście rekuperacja nie ma żadnego sensu w krajach w ciepłym klimacie, no bo tam nie musimy tego ciepła odzyskiwać, tam domy nie mają często systemów ogrzewania, ale w takim klimacie jak naszym czy skandynawskim zdecydowanie jest to przyszłość. Okej, dodam jeszcze od siebie, że w programie Czyste Powietrze jest możliwość uzyskania tych dotacji również na rekuperację do kwoty 16 700 zł, więc jeśli ktoś jeszcze tutaj z Państwa nie skorzystał z tego programu, ma stary piec, bo to też jest jakby wymóg do skorzystania z dotacji Czystego Powietrza, to może dostać właśnie i dotację na nowy piec, i dodatkowo na rekuperację. Zapraszamy też tutaj do kontaktu z nami, bo mamy grupy audytorów, którzy zajmują się wyliczaniem tych dotacji i przeprowadzamy cały wniosek. Zapraszam również do skorzystania z usług firmy ASK Rekuperatory z Krakowa w zakresie projektowania, montażu systemów rekuperacji i wszelkich innych instalacji tutaj w budynku. Dziękuję już panu Danielowi za ten wywiad, za te bardzo przydatne, cenne informacje i zapraszamy za tydzień na kolejny live z cyklu To będzie ciepły dom, a na ten moment dziękuję już za uwagę, dziękuję panu Danielowi i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.